Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tej chwili przedstawię wam kilka nowości ze świata Fortnite i w tym m.in. porozmawiamy sobie na temat rzadkich powracających przedmiotów, przedstawię wam mapę w trybie kreatywnym, która daje całkiem sporo expa, jak i również porozmawiamy sobie na temat darmowych nagród, które koniecznie musicie odebrać przed startem nowego roku. Także koniecznie go dać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, że jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem i mam dla was wyzwanko, a najdokładniej czy w jeden dzień od wstawienia tego filmu uda wam się tutaj wbić 1500 łapeczek do góry, no teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku oczywiście przechodzimy sobie do mapki na expa. Więc wchodzimy tam, gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy ten oto kodzik. No i oczywiście sobie tutaj klikamy odtwarzaj, dajemy na grę prywatną. No i oczywiście odpalamy i przypominam, że jeżeli chcecie otrzymywać więcej expa, to wystarczy, że na starcie odczekacie od 10 do 15 minut. Generalnie, moi drodzy, jeszcze co do sklepu z przedmiotami i właśnie co do wysyłania różnych przedmiotów dla moich subskrybentów, no to generalnie spod paru ostatnich materiałów jeszcze wybrałem już właśnie tam parę osób, których też właśnie te osoby zaprosiłem do znajomych. No i te niedługo powinny otrzymać ode mnie podarunek i myślę, że już wszystko jest git, także no chwilowo można by powiedzieć, że taka przerwa od tego ze względu na to, że naprawdę całkiem sporo osób się uzbierało, no i też jeszcze trzeba tam każdemu właśnie coś wysłać, tak jak już mówiłem, więc dobra, startujemy sobie mapkę i właśnie pokazuję wam, co tu trzeba zrobić, żeby otrzymywać expa, więc generalnie moi drodzy, po wejściu sobie tutaj, na samym początku oczywiście idziemy sobie tutaj na sam dół, dokładnie w to oto miejsce i musimy znaleźć tutaj, o, ten oto, że tak powiem, pokój, gdzie mamy respawn, no i w tym oto momencie idziemy właśnie od pokoju respawn dokładnie w prawo. Generalnie idziemy sobie pod właśnie tą oto statuę, także sobie tutaj podlatujemy szybciutko grapplerem i dokładnie w tym oto miejscu zaczynamy budować i budujemy sobie trzy rampki do góry, następnie budujemy jedną tutaj i następnie pięć w tą stronę, czyli raz, dwa, trzy, cztery, 5 i w tym oto momencie jeszcze 3 dokładnie w tą stronę i tutaj powinniśmy mieć gdzieś pierwszy przycisk z expem i tak jak widzicie mamy go dokładnie w tym oto miejscu, także sobie tutaj odbieramy pierwszego expa, no i tak jak widzicie ten zaczął nam się tutaj farmić. Generalnie no to teraz, żeby to, że tak powiem, nie przestało nam cały czas tutaj spadać, odpalamy sobie jeszcze farming AFK, także klikamy sobie tutaj earn XP, no i w tym oto momencie, moi drodzy, powinniśmy dostawać właśnie tak zwanego AFK expa, no tutaj troszeczkę mniej, ale tak czy jak myślę, że jest całkiem, ale to całkiem przyzwoicie. W tym oto momencie, moi drodzy, idziemy sobie do pokoiku no build i dokładnie, w sensie tutaj dokładnie w to oto miejsce, następnie skaczemy sobie tutaj na górę i tutaj gdzieś właśnie u góry, kurde, tutaj się troszeczkę zbugowałem, czekajcie, tak jak się, jak widzicie, możemy się tutaj w łatwy sposób zbugować, powinniśmy znaleźć właśnie przycisk, który przeteleportuje nas, tak jak widzicie, do pokoju, więc klikamy go sobie i jesteśmy w takim oto wielkim miejscu, więc wchodzimy sobie dokładnie tutaj, oczywiście idziemy przed siebie, następnie, moi drodzy, idziemy tutaj na sam górę i dokładnie w tym oto miejscu stajemy tutaj i tutaj powinien znajdować się przycisk, więc sobie go klikamy i tak jak widzicie teraz dostajemy całkiem fajnego expika, ja tutaj dostałem 10 tysięcy bez żadnego czekania, także myślę, że bardzo, ale to bardzo przyzwoicie, no i oczywiście, moi drodzy, jak na praktycznie każdej mapce możemy odblokować sobie bardzo ciekawe rzeczy po na przykład pół godzinie grania, tutaj jak sobie zejdziemy, moi drodzy, to możemy zauważyć, że mamy tam taki oto bunkier, gdzie jest napisane, że otwiera się to za 30 minut, no i właśnie w tym oto bunkrze mamy monetki i każda z tych monetek daje nam całkiem przyzwoitego expa, także to tak wygląda ta mapka. Teraz przechodzimy do newsów. Więc na samym początku przechodzimy sobie do przywracania rzadkich przedmiotów do sklepu z przedmiotami. No i generalnie przez ostatnie można by powiedzieć, że parę tygodni jest to normalne. Przykładowo Epic Games przywracał jakieś emotki, które ostatni raz były widziane z 3 lata temu, no i po prostu na przykład po godzinie ci je usuwali. I generalnie no to ostatnio stała się sytuacja dość, można by powiedzieć, że ciekawa, jak i również nieciekawa. Generalnie no to do sklepu powróciła lotnia Pivot. I generalnie lotnia ta pojawiła się no równo na godzinę i później została usunięta. I jak się okazuje, jest to lotnia, która była dostępna tylko i wyłącznie w ekskluzywnym pakiecie i za takowy pakiet trzeba było zapłacić no naprawdę całkiem sporo pieniędzy. Z tego co wiem, to też przez chwilę to było ogólnie w sklepie z przedmiotami, ale później stało się ekskluzywne. Ale no tak czy siak to jest dość dziwne, że to powróciło w ogóle do sklepu i to w sumie tak samo jakby na przykład teraz do sklepu został dodany jakiś skin Galaxy bądź też Iconic, no i to w sumie na takiej samej zasadzie, że tak powiem, wygląda. Także jest to dość dziwne, ale rzeczywiście takie coś się pojawiło i po godzinie zostało usunięte, więc kto wie, możliwe, że w jakimś niedalekim czasie pojawi się Renegade Rider albo coś innego. Nie mam absolutnie pojęcia.
Ale moi drodzy, błędy na bok i przechodzimy sobie teraz oczywiście do festiwalu zimy. Także w sumie witam was chyba w ostatnim dniu festiwalu zimy. No i oczywiście otwieramy sobie ostatni prezencik, no bo to jest w sumie jedyny, który mi tutaj został. Więc oczywiście otwieramy i dostaliśmy z niego dwa pakiety muzyczne. Także myślę, że całkiem spoko, a lodówka w dalszym ciągu zostaje taka sama. Tutaj żadnej aktualizacji nie ma, także nie mam absolutnie pojęcia, czy na moment, jak wy widzicie ten materiał, dzisiaj o 15 będzie dostępny jeszcze jeden prezent w właśnie tej lodówce. To nie mam absolutnie pojęcia, ale osobiście wydaje mi się, że nie. Także naprawdę spoko, że był ten cały event festiwalu zimy i pewnie jeszcze jakieś takie pożegnanie na osobnym materiale się pojawi. Ale teraz przechodzimy sobie, moi drodzy, do też również ciekawego tematu. Mowa tutaj oczywiście o darmowych nagrodach właśnie przed startem następnego roku. Generalnie, moi drodzy, no to na samym początku mamy właśnie te 14 prezentów, które się tutaj znajdują. Naprawdę warto je sobie odebrać, bo tak jak widzicie, festiwal zimy trwa do 3 stycznia i później wszystko tutaj znika. Więc wydaje mi się, że naprawdę warto, nawet jeżeli w Fortnite'a nie gracie, bo kto wie, może jeszcze kiedyś wrócicie. A mamy tutaj do odebrania aż 2 darmowe skiny. Właśnie mamy tą mroźną Adelin, jak i również mamy tego oto Gafa. Także myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo przyzwoite i każdemu oczywiście polecam to odebrać. No i moi drodzy, teraz przechodzimy sobie dalej. Dalej mamy naprawdę masę darmowych nagród, które koniecznie musicie odebrać przed startem właśnie nadchodzącego roku. Na samym początku mamy tak zwaną akcję Restart. Generalnie, moi drodzy, no to właśnie akcję Restart możemy cały czas wykonywać i to jeszcze przez 2 tygodnie. Także generalnie, no to jeszcze gdzieś na początku następnego roku będziecie to mogli robić. Ale tak czy siak wydaje mi się, że nagrody są bardzo przyzwoite. Mamy emotikona, malowanie, lotnie, jak i również emotkę. I najlepsze jest w tym wszystkim to, że jeżeli posiadaliście tą emotkę już wcześniej z komiksu, to jeszcze na swoje konto otrzymaliście 400 fałdolców, co już też mówiłem niejednokrotnie na filmach, ale no myślę, że całkiem, ale to całkiem przyzwoite nagrody. Jak i również kolejnymi nagrodami są to nagrody z serii My Hero Academia, które znikają już za 3 dni. No na moment, jak wy widzicie ten materiał, to już za 2 dni, także zostało naprawdę mało, a jest tutaj do odblokowania chociażby plecak i jeszcze jakieś emotikony, graffiti, także myślę, że to też jest całkiem, ale to całkiem przyzwoite i też myślę, że jest to naprawdę warte uwagi. Jak i również, moi drodzy, mamy darmową emotkę. Mowa tutaj oczywiście o emotce, którą możemy zdobyć w ramach po prostu zagranie sobie z 5 różnymi znajomymi. I musicie je mieć i właśnie w liście swoich znajomych i wtedy dostaniecie tą emotkę na wasze konto za darmo. Można by to uznać za taki 15 dodatkowy prezent, ale tak no nie do końca. Lecz wydaje mi się, że naprawdę warto ją sobie odebrać. Wystarczy, że zagracie z tymi właśnie 5 znajomymi i będzie ona na waszym koncie, jak i również mamy odruch znajomego. Jest to, można by powiedzieć, coś, o czym pamięta naprawdę mało osób, a właśnie na wykonanie tego wszystkiego macie czas, z tego co wiem, to gdzieś do takiego początku stycznia, chyba 10 stycznia czy coś takiego, więc dosłownie jeszcze parę dni po starcie nowego roku będziecie to mogli robić, a później już nie, a w tych wyzwankach również możecie zdobyć darmowego skina, więc też myślę, że jest to całkiem przyzwoite. Po, że tak powiem, tym wszystkim mamy kolejnego darmowego skina i mowa tutaj oczywiście o skinie, który jest w sklepie z przedmiotami. I jest on tylko i wyłącznie dla posiadaczy PC i mowa tutaj właśnie o futrzaku. Generalnie no to może go zdobyć tak naprawdę każdy na każdej platformie i wystarczy, że po prostu użyjecie tak zwanego GeForce Now i nawet niejednokrotnie nagrywałem jakieś poradniki, jak odbierać rzeczy tylko dla PC, na przykład na telefonie bądź też innych platformach i będziecie sobie mogli takiego fajnistego futrzaka oczywiście odebrać. Także myślę, że to jest jak najbardziej na plus. Jak i również na plus jest pakiet PlayStation, do którego, żeby go odblokować, musicie mieć akurat pakiet PlayStation Plus, także no, myślę, że dość fajnie się złożyło. Generalnie pakiet PlayStation Plus, z tego co wiem, to tam jest chyba za darmo raz na jakiś czas, więc też to jest całkiem przyzwoite. No i osoby, które właśnie te PlayStation posiadają, mogą to odblokować i to za 0 zł. I również macie tam darmowego skina, także jest ich naprawdę bardzo dużo. No i na samym końcu, moi drodzy, mamy właśnie nagrody Mr. Beasta, które no, dosłownie już za parę dni znikną, także też myślę, że warto sobie to zrobić. Mamy graffiti, jak i również ekran wczytywania, więc jest to też definitywnie warte uwagi. I z tego co wiem, to chyba jeszcze możecie zdobywać skina Chromopunka, ale nie jestem do końca pewny. No i co? To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Nie zapomnijcie, żeby sobie to wszystko odebrać, bo później już niestety, ale nie będziecie mieli na to, że tak powiem, szansy, żadnej okazji, bo są to przedmioty, które pojawiają się po prostu raz na jakiś czas w grze, no i później już po prostu znikają. Także tak to mniej więcej wygląda. No i co? Dziękuję wam za obejrzenie. Życzę wam w sumie dalej wesołych świąt, miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której to oglądacie. Do zobaczenia i cześć. No i ten film pojawił się nieco później, bo nie jest on chyba o godzinie 8, będzie on gdzieś koło godziny 9.
9, 10, no dlatego, że po prostu dużo osób śpi. Na przykład ja śpię sobie do 13. Możecie dać znać w komentarzu, jak oglądacie do tego momentu, o której wy wstajecie. No i co? Cześć!